Tylko w Podlaskim Funduszu Rozwoju pożyczka obrotowa, eksportowa na nieruchomość, inwestycyjna, konsolidacyjna i inne. Stale rozbudowywana oferta, na bieżąco dostosowywana do aktualnych problemów i wydarzeń gospodarczych. Nam naprawdę warto zaufać. Jesteśmy w pełni bezpiecznym funduszem pożyczkowym. Podlaski Fundusz Rozwoju to marka sama w sobie. Przekonaj się o tym osobiście. Zawsze do Twojej dyspozycji. Za niespełna 3 tygodnie od 1 stycznia 2024 roku znika obowiązek zawiadomienia starostwa o nabyciu pojazdu, ale nowy właściciel musi w ciągu 30 dni zarejestrować auto. 30-dniowy termin dotyczy osób prywatnych, natomiast jeśli nabywcą samochodu jest przedsiębiorca, który kupił pojazd w związku z prowadzoną działalnością, termin jest znacznie dłuższy i wynosi 90 dni. Nowe zasady objęły również wysokość kary za niedopełnienie obowiązku rejestracyjnego. Jeśli osoba prywatna spóźni się, choćby jeden dzień, ale nie dłużej niż 180 dni, zapłaci karę w wysokości 500 zł. Jeżeli natomiast spóźnienie będzie dłuższe niż 180 dni, kara wzrośnie do 1000 zł. Spóźnialscy przedsiębiorcy poniosą poważniejsze konsekwencje finansowe. 180-dniowy poślizg w realizacji obowiązku rejestracyjnego to 1000-złotowa kara, a dłuższa zwłoka choćby o jeden dzień to kara dwukrotnie wyższa. Warto też pamiętać o tym, że na właścicielu zbywającym pojazd również ciąży obowiązek zgłoszenia tego faktu w Wydziale Komunikacji. Tu termin jest jeden i liczy 30 dni. Zignorowanie obowiązku lub spóźnienie to jednakowa dla wszystkich kara finansowa, uszczuplająca portfel o 250 zł. By zrealizować ten obowiązek, nie trzeba jednak nawet odwiedzać urzędu. Można dokonać tego drogą elektroniczną lub zwykłą pocztą. Pamiętać jednak należy, by do zawiadomienia załączyć umowę zbycia lub inny dokument przenoszący własność auta.